Siemano, siemano, to ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku akcja, mam nadzieję, szybka. Do dupy taki interes. Kurwa, skąd on pieniążki na to miał wszystko? 4 tony, 7250, 1800, tam chyba 13 brutto, czyli właściwie dwa razy taniej jak kupowałem w zeszłym roku, bo pierwszy strzał kupowałem 3600, drugi 3000 za tonę, coś takiego było. Trzeba to rozładować, stąd też sam, bo to było na Rafała przyczepie, jest na Rafała przyczepie. No, jak rozładujemy, to będziemy mogli powiedzieć, że było. Tylko że kurde, nie ma gdzie tego schować za bardzo. Ale to nie szkodzi. Postawimy big bag przy big bagu, big bag na big bagu i z góry przykryjemy albo jakoś tak na palety. Palet przywiozłem dużo, dzięki Krzysiu, bo to kolega mi tutaj te palety dał. Mam też taki o coś, to się zakryje te big bagi. Będzie chyba dobrze. Siło mi się, że całe zboże mi woda zalała. Trzeba to sprzedać powoli. Cena już chyba lepsza nie będzie. Jeszcze spadła ostatnio na 700, chyba 30 zł w ogóle. Do dupy taki interes. O, teraz to ta. Trzeba by to było cofnąć. Jeszcze zanim to będziemy ładować. Tak, niech leży. Tu to postawimy, dwa big bagi na szerokość, to jest jeszcze miejsce, żeby manewrować. Forszem już chyba w tym roku nie będziemy manewrować nic, bo nie bardzo jest dla niego robota. Na 60 jest. Dzieli, tak? O. Tu się da drugi, albo nie tak. Powiem wam, że na moje gospodarstwo lepiej od tego Forschlita wiem, sprawdziłby się właśnie taki ciągnik pokroju Sama. Taki ciągnik pokroju Sama właśnie z turem, żeby był. Ja to wszystko wiem. Tylko kurde, no. Nie ma ciągników w takiej cenie, którą ja mogłem wtedy przeznaczyć. A Forsch robotę zrobi. Sama zawsze mogę od Rafała użyczyć, pożyczyć. Chodźcie dziadego. Sama zawsze mogę właśnie pożyczyć. I co? No, się pomyśli po prostu w przyszłości nad takim ciągnikiem, o ile to wszystko będzie tak szło gospodarzenie, jak sobie to wymyśliłem. Czekajcie, nie wiem, czy tam nie przywalę widłą w... Thank you.
jeszcze jedną paletę damy. Nie będę stawiał jakby 4 i 2 na niś. Chociaż pewnie by to też było w porządku. Kurde, no mniej miejsca by zajmowało. Ale z drugiej strony wcale dużo to miejsca tu nie zajmuje. I tak musi być paleta, i tak musi być paleta, więc dam 3, 3 i 2 na górę. Z tamtej strony. Wow! No i teraz się da na górę, tak dwa, żeby się dobrze, żeby dobrze to się dało przykryć, to myślę tu i tu, tu i tu dać na górę big bagi i jak folią okryję, to będzie jakby spadł w jedną i w drugą stronę, będzie pan zadowolony. O, elegancja. Na Big Bega z nawozem. Taki dobrobyt u muzyka. Widzieli, kurde? O! Byłoby. Nie stoi pewnie. Trzeba poprawić. O, teraz lepiej. Chyba sprawdzę jeszcze, podejdę bujne i zobaczymy jak to wyjdzie. Takie 500 kg jakby na kogo spadło, to kurde zabijki. Trzeba okryć big bagi. Teraz. Chyba stoi w porządku. Będziesz pan zadowolony. No i teraz tylko okryć i jeszcze tylko sprzęty poprzestawiać i bardzo dobra robota. O, tu nawet fajnie, że tu są, się łatwiej wchodzi na nie.
Był oglądać majster w ogóle ten dach, bo on się cieknie w kilku miejscach i się nie pojawił więcej. Nie wiem, czy się nie przestraszył stanu technicznego tego dachu. Dobra. Tak jest zarzucone. Pod tym radzę nie stawać nigdy, jakby ktoś miał przyjemność tu być, bo już raz dupło na dół. I naciągnij weź tam, kurde. Ja się tu sam szarpię, przecież ty tu jesteś jeszcze. Spoko, zawsze jak zacina deszcz, to albo stamtąd, albo stamtąd. Częściej stamtąd. Nie tak źle. O! Dobre będzie. Zapniemy przyczepę. Naprawdę? Szkurna, zatrzasnął się, jebie. Co za dziadostwo? Pięknie. Nie nagrywałem, kurczę. Nie. Musiałem przestawić tą przyczepę, bo chcę jeszcze rozsiewać przestawić. Odpięte. Zaciągnięty ręczny. Gra. Tu bym musiał jakoś się wcisnąć, żeby to podnieść. Tylko ten będzie mi przeszkadzać trochę, ten siewnik, no. Nie wiem, czy by go nie... Prawie miał 60, bo jak go turem, to tak nie chciałbym go pokaleczyć turem. Okej, okay, powiedzmy, że jest. Już jeden lejek złamany widzę. Ja też chyba go widzę. Dobra. Wszystko przebiegło pomyślnie. Powiedzmy. Skórę opuszczę. Poza wstawianiem siewnika, bo on do końca mi nie wszedł. I zgiąłem sobie jeden lejek plastikowy. Trudno. Przyczepa zapięta. Rafał może brać. Ja muszę już lecieć na obiad, ogarnąć się i do roboty. Taki szybki odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.